teraz przychodzi moment najbardziej oczywisty. Nastąpi uroczysty moment odsłonięcia obrazu. Bardzo proszę. Spuszczamy na dół, tak, oczywiście. I obraz ukazuje się w pełnej krasie. Każde dzieło sztuki, zrodzone z talentu, wrażliwości i prawdy, ma wymiar transcendencji, ma miejsce w wieczności. Tak rozpoczął swoją mowę ksiądz kanonik Antoni Balcerzak na uroczystości odsłonięcia obrazu Mariana Adamczyka w Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Właśnie sztuka pomaga umieścić w wieczności to, co minęło. Historia staje się nie tylko historią, ale staje się rzeczywistością, która w jakiś sposób żyje i trwa w czasie i przechodzi do wieczności. Marian Adamczyk, absolwent Liceum Plastycznego w Nałęczowie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obchodzi w tym roku swój jubileusz. 70 lat życia i 50 lat dojrzałej pracy twórczej. Dorobek niebagatelny. 2000 obrazów olejnych. Około 12 tysięcy rysunków i pasteli. Freski w kościołach i na kamieniczkach Starego Miasta w Warszawie. Portrety kobiet, dzieci i zwierząt. Portrety historyczne z dziejów polskiej historii i kultury. Konie, sceny myśliwskie, pejzaże i w końcu panorama bitwy pod Montfami. Marian Adamczyk urodził się w Karczmiskach, wsi malowniczej i zapisanej w historii, położonej między Kazimierzem nad Wisłą a Opolem Lubelskim. Władze gminy w Karczmiskach pod wspierającym patronatem starostwa opolskiego z wielką starannością i poświęceniem przygotowały jubileuszowe uroczystości ku czci artysty Mariana Adamczyka, syna tej ziemi. Marian Adamczyk lubi do Karczmisk powracać. Ta wieś, to miejsce na ziemi, to przecież gniazdo rodzinne. To dzieciństwo. Matka, ojciec, bracia i siostra, nauczyciele i duchowni. Lipa, którą ojciec zasadził z okazji jego narodzenia. Bo jak ja się urodziłem, to ojciec z uciechy na tą część wsadził tą lipę właśnie. To ukochana przyroda. Wąwozy, potoki, sady i pola. No, ja mam dużo miłości serca do Karczmisk, bo wieś Karczmiska to jest taka niebyle jaka wieś. To jest stara wieś, jeszcze istniała w czasach Kazimierza Odnowiciela, czyli w XI wieku. Ma swoją bogatą historię, jest pięknie ukształtowana. Te jary, pagórki, wąwozy. W otoczeniu są lasy piękne, pola. Tutaj zamierzam złożyć swoje kości. Już mam miejsce nawet nie jedno. Swoje prochy trzeba składać w tej ziemi, w której się człowiek narodził. To miejsce spoczynku dziadów i pradziadów. To też miejsce pierwszej poważnej realizacji artystycznej, monumentalnej pracy przy freskach w miejscowym kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. To jest świątynia przepiękna, o przepięknej urodzie. Właśnie mnie w 1973 roku, kiedy został proboszczem mianowany przez biskupa ordynariusza ksiądz Bolesław Kurzępa, jak się dowiedział, że jest w Karczmiskach taki wykształcony malarz Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, więc nawiązał ze mną kontakt i od razu pomyślał o odnowie tego kościoła. To były stare pory chromie, bardzo, bardzo brzydkie. 1938 roku, roku, w którym ja się urodziłem właśnie, ksiądz Bolesław Kurzępa zapragnął mieć jakieś dzieło szczególne, żeby było dużo polichromii, jakieś sceny biblijne Nowego Testamentu namalować, właśnie uwiecznić. Natomiast samo w Nieboświęcie ja osobiście wykonałem właśnie
I to jest taka ozdoba tego kościoła, ten plafon. Ja porównuję trudność w wykonywaniu malowidła na plafonie, że to jest tak strasznie niewygodna pozycja. Dlatego może właśnie jestem, mam tą satysfakcję, że udało mi się ten plafon namalować i to w ciągu jednego tygodnia. Projektowałem z głowy rano na dużych arkuszach papieru, dziurkowałem, nanosiłem na ścianę i czasem do wieczora musiałem namalować 9 metrów fresku, suchego fresku. Co bardzo brzmi dziwnie, bo fresko znaczy świeży. Tylko to jest taka technika nie na mokrym tynku, tylko na podłożu suchym. Farby zastosowałem wapienno akrylowe. Jako spoiwo to było mleczko wapienne, natomiast farby były akrylowe. Dlatego to są farby nie do zdarcia. Ja dałem zresztą gwarancję na 300 lat tym malowidłom. Marian Adamczyk nigdy nie zapomniał, skąd jego korzenie. W książce pod tytułem Trzy nogi Pietera Bruegla złożył hołd tym wszystkim ludziom, którzy pomogli mu na trudnej drodze do zostania artystą, uznanym w Polsce i za granicą, którego prace znajdują się w polskich muzeach. Tak. Czyli wysokość będzie 8 metrów, a ponad 7 metrów w podstawie. Ale ten, moja kompozycja jest podobna. Niesamowite. Zupełnie ten łuk tej noteci. Kolorystyka też taka miękka. No ja jestem uczniem Tycjana, także. Na wystawę jubileuszową Marian Adamczyk przygotował kilkadziesiąt nowych prac poświęconych rodzinnej wsi i jego mieszkańcom. Wernisaż będzie więc świętem dla całej sąsiedzkiej społeczności. Niektórzy ujrzą tam siebie. Inni z ciekawością będą oglądać ich codzienne dróżki, ich powszednie widoki, podane jednak inaczej, bo przefiltrowane przez oko artysty. Tego dnia, to znaczy 7 września 2013 roku, wszystkie ścieżki będą prowadziły do miejscowego pałacu, obecnie Domu Kultury. Specjalnie na tę okazję artysta w krótkim czasie sportretował przekrój społeczności Karczmisk. Gigantyczna praca i rzadki performance. A wybrani szczęśliwcy zostaną już na zawsze w historii tej ziemi. Kto z polskich artystów zdobyłby się na taką odwagę? Zygmunt Mazur, szkolny Homer. Szkolne lata, okres powojenny. Za Stalina. Oj, to ciężki okres. No. 56. O proszę, to o. Trzeba uwiecznić. Artysta Zygmunt. Podchówkę na tak. No. Na wieść o tym ważnym wydarzeniu córka ostatniej właścicielki pałacu w Karczmiskach, niezapomnianej Janiny Strażycowej, pani Anita Michałowska przekazuje z Paryża, gdzie mieszka, malarzowi i wszystkim mieszkańcom serdeczne pozdrowienia i wyrazy solidarności. Ten film jest dla pana Mariana Adamczyka, autora tego obrazu. Prawdopodobnie ja nie będę mogła przyjechać na wystawie pana Adamczyka w Karczmiskach, która bardzo bym żałowała. Myślałam, że ważnie i dobrze pokazać, jak bardzo polubiłam ten obraz i to Le peintre qui l'a peint. Ja lubię jego bardzo styl. Delikatny, ale silny. Poprosiłam, jakie są obrazy dworu i przysłał mi szkice i bardzo je polubiłam i bardzo pragnę je mieć w domu. Między innymi ten. Widzi pan, to jest dwór z tyłu. Jak on mówi, jesień idzie przez Karczmiński Park. Widok od strony północnej. Byłam bardzo wzruszona, kiedy otrzymałam i list od pana Adamczyka, i książkę, i to dedikas. To bardzo ładne. Anice Michałowskiej, latorośli znakomitego rodu strażyców. Marian Adamczyk, Warszawa, 5 lutego tego roku. Marian, teraz nalewamy szampana specjalnego dla ciebie, z którego możesz pić, czyli wodę mineralną. Il a fait tellement pour la peinture polonaise que
J'aimerais qu'ils soient en pleine forme pour son exposition qui sûrement va être très réussie. Bardzo też i polubiłam ten kościół, dlatego że przypomina mi to mamusi pogrzeb, który tak pięknie był zorganizowany przez gminę. L'un de mes grands désirs et de mon souhait, ce serait de pouvoir le rencontrer, de le voir, vraiment de le voir, et de lui dire face à face tout ce que je ressens pour sa peinture. Marian Adamczyk est un enfant de Kaczmiska. C'est un peu normal qu'on s'intéresse à son travail et à ce qu'il fait. Marian Adamczyk nie tylko maluje. Jest pasjonatem historii i ze znawstwem o niej opowiada. Sam talent to jest mało, bo są ludzie utalentowani. Co prawda rzadko to się zdarza w każdym kraju, ale zadanie przerastało każdego właściwie malarza. Na 100 dobrze przygotowanych malarzy 99 rezygnuje z takiego przedsięwzięcia przez ogrom tego właśnie zadania. Nagrany został nawet film ze scenkami z Muzeum Teatralnego w Warszawie, jak Marian malowniczo opowiada o bitwie pod Parkanami i bitwie pod Wiedniem. Bitwa pod Parkanami była większą bitwą niż pod Wiedniem i bardziej znaczącą bitwą, tylko ta wiedeńska epopeja cała i pojawienie się Sobieskiego z polskim wojskiem było tak zaskakujące, że Turcy wpadli w panikę, bo nie wierzyli, że Sobieski jest pod Wiedniem. A oni się bali tylko Sobieskiego ataku husarii, bo husaria jak uderzała, to wszystko obracało się w pył. Marian Adamczyk jest artystą w starym, dobrym stylu, bo łączy talent i swoją twórczość z szeroką wiedzą humanistyczną. Obraz Adama Adamczyka pod tytułem Forum Humanum stał się ostatnio inspiracją dla dużego projektu artystycznego nazwanego Forum Humanum Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim koło Warszawy. Obraz ten stał się logo, emblematem tego cyklicznego wydarzenia kulturalnego, co sprawia, że nazwisko artysty pojawia się na każdym spotkaniu Forum Humanum Mazurkas. Dziękujemy Ci, Marianie, za to, że stanąłeś na naszej drodze i wzbogaciłeś nasze życie.